Pozwól mi troszeczkę oporządzić to, co mam z tyłu, bo tak wlazłem tutaj z Głupia Francji. No, super. Jeszcze się doświetliłem, co chyba powinno trochę zadziałać, tylko teraz myślę, żeby tę kamerę dać jakoś o. Cześć, witajcie w już 22 odcinku serii Dibbler Pyta. Dla mnie to jest zawsze wielki zaszczyt, kiedy uda mi się zaprosić do siebie o osobę, której pracę na przykład śledzę od jakiegoś czasu albo o pracę, której podziwiam, i taką osobą bezsprzecznie jest mój dzisiejszy gość, czyli Mateusz Witczak podejrzewam, że części osób lepiej znany jako papkin z czasów CDX. Mateusz, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, bądź dobry wieczór. Nie wiem, kiedy nagrywamy. Bardzo dziękuję też za liczne wyrazy, wśród których się znalazły wyrazy uznania. Przygotowałem taką serię pytań, która trochę sama mi się ułożyła w taką chronologię przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, więc naturalnie zaczniemy od przeszłości. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale Twoja przygoda z dziennikarstwem trwa już chyba od ponad 15 lat. Jak to się właściwie zaczęło? Wiesz, co, zaczęło się to dość niepozornie, to znaczy no, siłą rzeczy nastolatkiem, pacholenciem będąc, nie wiązałem swojej przygody z, swojej życiowej przygody z dziennikarstwem. Natomiast w gimnazjach, ponieważ jestem jeszcze owocem tego starego trybu edukacyjnego. No, w moim niezbyt ukochanym gimnazjum numer 24 w Krakowie natrafiłem na towarzystwo, które okazało się bardzo być no, zafascynowane takim produktem, właściwie przełomu wieku, jakim była Tibia. A. tibia Zbierała żniwo wśród ówczesnych nastolatków, ze względu też na to, że była grono niewymagającą ani jakiegoś, Bóg wie, jakiego połączenia z internetem, ani konfiguracji, która, nie wiem, którą powinni stosować naukowcy NASA, także Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i rzeczywiście moja klasa w tymże gimnazjum no, zachorowała na tibiozę. I podczas tej tibiozy, no ja, jeden, jedyny byłem niezainfekowany w ogóle wirusem. No, skazywało mnie to wszelako na jakiś taki towarzyski ostracyzm, co siłą rzeczy budziło mój wewnętrzny sprzeciw. No, i pamiętam, że pierwszym tekstem, jaki napisałem w życiu, było coś w rodzaju takiej antyrecenzji tej tibii. To znaczy, antyrecenzji, dlatego że nie miało z recenzją absolutnie nic wspólnego. To był no powiedzielibyśmy, jak to mówimy, lodzież, jakaś Filipinka w ogóle na temat TB. No a w dodatku nie, nie ukrywajmy, nikt się recenzentem, nikt się krytykiem nie rodzi, tak samo jak nikt się nie rodzi dziennikarzem. No i powiem wam szczerze, że poczułem wówczas coś w rodzaju takiego no, bardzo przyjemnego uczucia przeczytania swoich linijek gdzieś, gdzieś w internecie. Później oczywiście jako 300 papieru starałem się do, do prasy uderzać w roku 2005, czyli 15 lat wtedy miałem, albo tak, 15. Mhm. Udało mi się, bo po drodze zahaczyłem o jakieś ziny, no już nieistniejące, to jest też takie zjawisko, wydaje mi się, naszym słuchaczom urodzonym po 95, może być nieznane, ale w zamierzchłej przeszłości jeszcze funkcjonowały takie internetowe czasopisma, no między innymi był Reset Forever, który się oczywiście odwoływał do dziedzictwa cyberniekulturalnego, był też taki, powiedzmy, internetowy spin-off Secret Serviceu, SSNNG, zwany też Secret Serviceem nową generacją, Action Mac Playbox, którym też, też żeśmy startowali. Ponieważ jednak faktycznie młody byłem i, i piękny, i głupi, no to ta głupota mi chyba trochę pomogła, bo napisałem do najpierw playa, później CD Action. Ku mojemu zdziwieniu te teksty zostały przyjęte. Oczywiście, jak to zwykle bywa z młodymi autorami, zostały bardzo gruntownie przeorane. Uwagi ze strony Kubitusa, no i, no i Smuglera to miały czasem więcej niż, niż same teksty. Ale też bardzo jestem wdzięczny, bo to były czasy, w których w redakcjach był czas, żeby ten Nowy narybek szkolić, żeby, no właśnie, może nawet nie tyle wytykać te błędy i mm -hmm. nie tyle być wściekle krytycznym, ale żeby podejść do tego młodego autora w taki sposób bardzo systematyczny, dzieląc się z nim wiedzą, którą się już ma, oferując jakieś rozwiązania alternatywne. No i tak od Rzemeczka do Koziczka gdzieś tam, żeśmy współpracę kontynuowali. Ona tam troszeczkę później, podczas moich studiów no, siłą rzeczy zeszła na plan drugi, potem zeszła znowu, wyszła znowu na plan pierwszy, no, a potem różne, różne się rzeczy działy, zawirowania losu miały miejsce, wichry historii wygnały mnie do Wrocławia, gdzie w CD-action publicystykę prowadziłem, a później te same wichry historii, no, chyba zmieniły Azymut, kazały mi się wyprawić do Warszawy, no, i tutaj zacząłem prowadzić. Polski Gamedev, tutaj zacząłem współpracować z wyborczą, z polityką, no i z różnymi innymi stronami, inicjatywami, serwisami. że tak podejrzewałem że origin Story Twoje może być fajne, ale nie spodziewałem się, że Tibia będzie w to jakoś wmieszana To jest ciekawe. No, ni 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 niestety jest wmieszana, ale no, jak mówię, Tibia była trochę takim trochę taką platformą, która mhm. co, co prawda nie było, to, to nie jest wymarzony debiut. Wydaje mi się, że każdy by chciał zadebiutować, nie wiem, jakimś reportażem. Ale kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem, jak mówili starożytni. I ta Tibia się okazała takim no, czymś, co mnie skierowało na, na te tory, którymi sobie już jadę od lat kilkunastu. Jasne. A powiedz mi właściwie, dlaczego wybrałeś sobie pseudonim Papkin? Nie, nie pytam, skąd się wziął, bo to wszyscy mhm. powinni akurat wiedzieć. To jest bardzo proste. To znaczy, tak jak wspomniałem, debiutowałem Mając na karku tych wiosen 15, jeśli nawet nie 14, bo tutaj się mogę mylić, mogę i akurat lekturą była zemsta, a ponieważ papkin jest postacią, no taką bliską, powiedzmy, Kajbraszowi Tripwudowi, jeżeli byśmy to mieli przełożyć na realia gier, którego to, z którym to ja się zawsze utożsamiałem, bo mhm. to jest. Z jednej strony taki, z jednej strony wielki idealista, z drugiej trochę gapa, niezwykle chaotyczny człowiek. To jego ojcowie, przede wszystkim Ron Gilbert, mieli też skłonność do piór nonsensu, który już jako nastolatka mnie bardzo, bardzo bawił. Sama zresztą nazwa postaci: no, Guy Brush-Thripwood. Nazwisko zupełnie bezsensowne. Z, z, imię jest wzrostem czy zlepkiem. Gościa i, i, i jakieś tam szczoteczki. Z papkinem się też utożsamiałem trochę ze względu na kreację Romana Polańskiego, chociaż zastrzegam, że jeszcze wówczas nie wiedziałem, że z Romana Polańskiego to jest. No i tutaj powinno paść kilka słów zelżywych, ale ze względu na. Nie wiem dla... o co chodzi wszyscy. Tak, tak jest. Ale to w takim razie. W ogóle. Yy, Ci, jesteś pierwszą osobą, która przyrównała zemstę do yy, Secret of the Monkey Island. <laughs> to mi się bardzo podoba. A tak przechodząc do takiej teraźniejszości, wspomniałeś właśnie, że jesteś obecnie redaktorem naczelnym polski I yy, jakby chciałem spytać, skąd w ogóle wzięła się idea, żeby poprowadzić taki portal skupiony tylko na polskich grach? I tak dodatkowo, bo wiesz co, tego nie wiem. Ty go założyłeś, czy to była część kogoś innego inicjatywa? O. Oczywiście, no tutaj należy oddać, zapożyczę się brzydko i sobie pozwolę na makaronizm, ale taka branża, że, że kredyty należy oddać ojcom założycielom, czyli no, osobom związanym z Fundacją Indie Games Polska. Ja przyszedłem, to znaczy, serwis już rzeczywiście działał, zatrudniał no, już wówczas dwóch dziennikarzy. Aczkolwiek no trochę chyba nie do końca było wiadomo, y, czym ten serwis ma być. No i kiedy mi Kuba Wójcik i Marek Czerniak z Fundacji Nickiem z Polska złożyli taką propozycję, że może by się, y, m, może bym się tutaj do, do stolicy przeniósł i może pokierował takim projektem, y, no to troszkę pomógł fakt, że akurat CD Action no, przeżywało okres burzy i naporu. To znaczy był rzeczywiście konflikt który nie był upubliczniany do samego końca, ale na linii wydawca, to jest Bauer Magazyn, który się opierał troszeczkę, jeżeli mogę tak nawiązać retrospektywnie, do tego, że no wydawnictwo Bauer, silne zagraniczne wydawnictwo, zawsze było skupione na takich pismach, no, lichej jakości, jeżeli chodzi o papier, ale mhm. też nieprzesadnej jakości, jeżeli chodzi o treść. To były pisma jakieś tam poradnikowe, rozrywkowe. No, klejnotem w koronie wydawnictwa przez długi czas był teletydzień, który był takim oknem na świat dziesiątej muzy. Przy czym tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że CD Action się pojawiło w tym portfolio dość niespodziewanie, no bo ono mhm. też miało burzliwe losy wydawnicze. Wcześniej było wydawane przez Silver Sharka, przez Future, przez Silver Sharka i Future coś tam. No nawet ja już nie pomnę tej nazwy. No i nie do końca było wiadomo, co z tym Civiaczyn zrobić. Mhm. Ponieważ jednak rzeczywiście zostało przyjęte w momencie, w którym było oknem czy furtką w ogóle na świat Game Devu dla setek jeszcze tysięcy czytelników, no to trochę je zostawiano. To znaczy, nie do końca rozumiał wydawca, na czym polega fenomen tego magazynu, dlaczego ta sprzedaż. Nie spada, a rośnie, potem spada, ale bardzo nieznacznie, więc CD Action było takim projektem puszczonym samopas. Niestety, z biegiem czasu, co jest tendencją w ogóle na świecie odczuwalną, w Polsce też bardzo silnie, no spada sprzedaż, spadają nakłady. Mądre redakcje, jak na przykład Redakcja Gazety Wyborczej czy Polityki, się trochę od tego ratują właśnie prenumeratami cyfrowymi. Action bardzo długo nie mógł wejść w tego typu rozwiązanie ze względu na no, taką skostniałą strukturę wydawniczą, w której funkcjonował. Bardzo trudno było cokolwiek w ogóle załatwić. To, to że ten serwis wygląda jak wygląda, to, że bardzo długo nie było materiałów audi audiowizualnych, to, że nie wiem, malała liczba stron, że była coraz gorsza jakość papieru, to wszystko były decyzje wydawcy, który miał jakąś taką takie bardzo dziwny ideę fix, że on te swoje tytuły Dojne w momencie przejmowania, doił coraz mocniej i mocniej hmm. i mocniej, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że tak naprawdę magazyny, no też i w ogóle media, muszą dostosowywać się do czasów. To nie jest tak, że zanurzysz jakiś tytuł wydawniczy w bursztynie i on będzie równie hmm. dobrze rezonował przez, przez lata. Zwłaszcza, że przecież no, byliśmy wówczas świadkami, w momencie, kiedy Bauer przejmował CD Action, w którym no nie pozwalał mu się rzeczywiście posunąć do przodu. Świadkami rewolucji, no kilku rewolucji. Pierwszą był w ogóle spadek czytelnictwa, mhm. jaki następuje cały czas. Drugą, wzrost znaczenia treści publikowanych w internecie. Wreszcie treści publikowanych na YouTubie, pojawienia się takiej w ogóle instytucji nowomodnej, jak influencer, no i pewnej też pauperyzacji przekazu. Wydawało się, że CD ma pewne recepty na to, żeby. I Iść z duchem czasu, natomiast no, nie dało się absolutnie ich wprowadzić ze względu na to, że włodarze wydawnictwa nie byli zainteresowani pójściem o krok naprzód, oni hmm. mieli te krowę, chcieli ją dojść do momentu, w którym po prostu ostatnia kropla mreka z wymiona jakoś ścieknie i, i wówczas zostawić te zwłoki, żeby sobie gniły w słońcu, co się zresztą poniekąd działo. Na szczęście Sylvie znalazł nowy dom, w którym no, no z tego, co już widzimy, hmm. chyba się czuje redakcja całkiem nieźle. I to jest trochę takie smutne, bo takie Bauer nie do końca sobie zdawał sprawę z potencjału. To, co sam powiedziałeś, że oni byli wręcz zdziwieni, jak te liczby rosły wciąż, tak, a nie malały, do, przynajmniej do pewnego momentu. Wiesz co, wydaje mi się, że Bauer, jako że jest strukturą ogromną, trochę bym w ogóle może rozgraniczył dwie kwestie, bo rzeczywiście jest. Ten Bauer usytuowany gdzieś tam, częściowo w Niemczech, częściowo w Austrii, oczywiście z bardzo silnym oddziałem polskim, ale była też postać takiego bufora w ogóle między Bauerem a, a redakcją, czyli Zbigniewa Bańskiego, byłego redaktora naczelnego magazynu, który to wydawał się naturalnym sojusznikiem, niestety no, sojusznikiem bynajmniej w ostatecznym rozrachunku nie był. Użyłbym znowu słów zelżywych, musisz mnie pilnować, bo ja naprawdę nie chcę tutaj, żeby później słuchacze musieli na przykład mieć sobie uszy wodą utlenioną. Nie, to daj spokój, mów, mów swoimi słowami. No, to, ale właściwie przychodzą mi brzydkie wyrazy. Tak, że... Mogę wypikać najwyżej. Tak wypikać. Nie, nie, tak mówiąc całkiem poważnie, no też był taką osobą jeżeli mogę zdradzić, trochę taką właśnie redakcyjną kuchnię, no, mm. która miała bardzo niefajny, taki makiaweliczny sposób zarządzania zespołem. I to się niestety z każdym kolejnym rokiem nasilało. Nikt tam nie miał poczucia, że tak naprawdę ma jakąś stabilność zatrudnienia. Nikt też nie miał komfortu finansowego, bo stawki w CD Action no, były, były zamrożone przez bardzo długi czas. Trudno też było przeciągnąć nowych autorów, no bo Inflacja może nie galopuje, hmm. ale jakimś tam kusem Pędzi sobie do przodu. Kusem nie? sobie pędzi do przodu. No i jeżeli ja mam autora, któremu chcę zaoferować, no właśnie, jakiś taki temat publicystyczny, który wymagałby od niego sporo pracy, nie hmm. ogranie gry wideo i, i napisanie coś nie na przyniesie, ale taką próbę holistycznego zgłębienia jakiegoś tematu, wymagającą rozmów, wymagającą hmm. researchu, no to głupio mi rzucać stawkami, które no 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 po prostu sam uważam za obraźliwe. No jasne. No ale właśnie w końcu, jakby przyszedłeś do tego polskiego Indebu, trochę wyszedłeś jako redaktor naczelny na swoje, można powiedzieć. I na przykład ja, no, dla mnie jest w ogóle super, że istnieje taki portal skupiony na polskich grach. Wciąż macie o czym pisać, bo tych gier u nas powstaje bardzo dużo i dużo się dzieje. Ale mam takie pytanie, które mam nadzieję, że źle nie zrozumiesz. Spotkałem się z takimi opiniami, że prowadzicie polskie gendy w PL w taki sposób trochę złośliwy, zwłaszcza w stosunku do niektórych spółek, na przykład do spółki P, że, że tak powiem. I chciałem spytać, jakby, e? jak, 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 jak jest naprawdę a. z tą złośliwością? Pe. Myślę, Myślę playway, że wiem, tak? tak. tak, Nie no, możemy mówić zupełnie otwarcie. Wiesz co, skłamałbym, gdybym powiedział, że nawet ostatnio nie mieliśmy dyskusji na ten temat, to mhm. znaczy w 95 przypadkach na 100, wydaje mi się i chyba mogę to powiedzieć jako, że no, publikuję sporą część treści na tym portalu, mhm. a treści innych newsmenów, tekściarzy też przecież czytam, to są treści wyważone, bo hmm. siłą rzeczy, no, rolą portalu jest oczywiście rola informacyjna, nie ma co z tym dyskutować. Zdarzają nam się oczywiście w trendy złośliwe i ja też nie jestem tutaj święty, bo to gdybym ja powiedział, że mnie się nie zdarzają, to to by była sytuacja z gatunku diabeł, Wornat się ubrał i ogon nam przedzwoni. Aczkolwiek wydaje mi się, że warto takie sytuacje, to ostrze y, 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 retoryczne schować do pochwy czasem mm. i wyciągnąć je tylko w momencie, kiedy tego naprawdę wymaga sytuacja. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego modelu, w którym y, istnieją w Polsce dziesiątki spółek, bardzo często notowanych na giełdzie. Które no, działają w taki sposób nieszablonowy. Ja oczywiście jestem wychowany na latach 90. i pamiętam, no właśnie, te takie romantyczne wręcz zrywy studiów gamedevowych, które chciały po prostu stworzyć jedną wspaniałą grę, nad którą pracowały. Czasem to wymagało jakichś, jakiejś tytanicznej pracy, ale no, dążyły do tego, żeby się zrealizować artystycznie. Przy My. okazji być może zostać gwiazdami Roka, pozyskać miliony odbiorców, no by tego nie chciał zresztą. Teraz się pojawiło zjawisko od kilku lat trochę, trochę inne. To znaczy, architektem przedsięwzięcia jest oczywiście Krzysztof Kostowski, prezes grupy Playway, który bardzo jest dobrym. On potrafi wykorzystać różne luki, różne kruczki, ale przede wszystkim on się potrafi wbić w różne nisze. To znaczy, ja nie jestem organicznie wrogiem tytułów Playwayowskich, bo zdaję sobie sprawę, z tego, że one tak naprawdę robią bardzo wiele, że Playway tak naprawdę robi całkiem sporo dla polskiego game devu. To znaczy, gdyby to nawet wyliczyć, po pierwsze, to jest akurat zdanie Maćka Miąsika, no, Nestora w ogóle polskiej branży, nie moje, że zrobił dla tego game devu więcej niż CD Projekt. Dlaczego zrobił więcej? No, dlatego, że finansuje działalność młodych zespołów, ułatwia start. Nawet jeżeli te młode zespoły. Tworzą tak zwane fejkowe trailery czy preprodukcje, mm -hmm. chociaż to się trochę teraz zmieniło, no to ich członkowie nabierają jakiegoś doświadczenia, mają też możliwość poznania narzędzi i Daj Bóg, za parę lat znajdziemy się w sytuacji, w której ten boom na symula symulatory, który już zresztą słabuje, no właśnie symulatory. Y Piosenkarza, piekarza, murarza, rzeźbiarza, architekta, wiwisektora, mima yy, i tak dalej, i tak dalej. Bo naprawdę powstają w Polsce setki to tudzież setki zostały zapowiedziane, mhm. że ten trend pewnie wyhamuje. No i natomiast te zespoły zostaną z kapitałem, które sobie zbudowały, zarówno na giełdzie, jak i ze sprzedaży, ze znajomością narzędzi, jakimi się. Będą posługiwać, bo w tym momencie w polskim GameDevie, to jest raport PARP-u i Game Industry Conference, pracuje armia 10 tysięcy ludzi, a to są dane sprzed właściwie półtora roku, więc na pewno tylko ta liczba wzrosła. Że ta armia po prostu będzie armią, no właśnie, dobrze uzbrojoną, wykwalifikowaną, gotową na jakieś nowe wyzwania. I mhm. już nawet teraz w tym roku widzimy, że symulatory nie sprzedają się de facto tak dobrze. No, wśród największych hitów dotychczasowych wydawniczych e, grupy Playways e, Detenants i Mr. Prepper, które już zupełnie innym hołdują konwencją. Mhm. Druga kwestia, znaczy ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć. E, trochę mi śmierdzi jakimś takim. Może klasizmem wręcz deprecjonowanie symulatora jako gatunku, bo symulator Aha. jest oczywiście prosty i można mu bardzo wiele zarzucać. Ja sobie na przykład zdaję sprawę, że symulator nie jest zupełnie grą dla mnie. Aczkolwiek, no tak samo dla mnie, nie wiem, nie są... nie budują we mnie jakiejś ciekawości na przykład w większości. Gry mobilne, gry free-to-play, relatywnie rzadko gry w ogóle nastawione na multiplayer. Aha. Ale czy to, że ja osobiście jako odbiorca Uważam, że takie tytuły nie są najlepsze dla mnie. Oznacza, że w ogóle powinienem odmawiać zespołom, które je realizują, prawa do tego, żeby je tworzyły, mm -hmm. i czy powinienem zamykać potencjalnym odbiorcom drogę do tego, żeby otrzymali to co, to, co chcą. No nie, no także owszem, zdarzają nam się złośliwości, jeżeli chodzi o spółki z grupy Playboy, ale nie tylko, bo mm -hmm. zdarzają nam się złośliwości względem różnych ruchów i różnych firm. Natomiast. Tak jak wspomniałem, to ostrze warto schować do momentu, w którym ta złośliwość jest uzasadniona. Jasne. Ale to fajnie właśnie powiedziałeś o tym, o symulatorach, o ich gatunku, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo płynna rzecz. Na przykład ja uważam, że można by spokojnie powiedzieć, że Frostpunk jest symulatorem. Tylko jest po prostu symulatorem miasta w XIX wieku w jakiejś tam alternatywnej rzeczywistości. Eee. to ja bym w ogóle trochę stronił od takiego preskryptywizmu. Mm. To znaczy, podobnie jak w muzyce, podobnie jak w filmie, w literaturze może w trochę mniejszym stopniu, ale my oczywiście mamy taką skłonność, jaką gatunek, to jest gdzieś wpisane w nasz sposób myślenia i psychologicznie do, dość dobrze już wytłumaczone, mm -hmm. mamy skłonność do katalogowania doznań, do katalogowania e, kultury szeroko pojętej. Natomiast. Tak, e, Symulator w ogóle jest takim gatunkiem, który jest bardzo trudny do jakiegokolwiek definicyjnego ujęcia. Ja mhm. intuicyjnie czuję, co to jest symulator, bo troszkę mi już zdefiniował właśnie Playway ten gatunek, ale gdyby się cofnąć cofnąć nieco, no przecież symulatory wcześniej to się kojarzyły, nie wiem, z symulatorami Microsoftu, mhm. symulatorami, no właśnie Flight Simulator'ami, tudzież nie wiem, z symulatorami typu X-Wing czy TIE Fighter. Mhm. To był gatunek bardzo szlachetny, też miał swoją niszę, bo, bo, bo za tę niszę nie wylatywał, że pozwolę sobie kontynuować tę metaforykę powietrzną. Teraz symulator stał się demokratyczny, ale czym jest symulator? Czy musimy się w taki preskryptywizm w ogóle bawić? Nie wiem. To chyba nie, bo, bo z drugiej strony faktycznie to, co powiedziałeś, że Playway troszeczkę nam e, zbudowało tę definicję symulatora. Jak masz Car Mechanic Simulator, no to wiesz, że to jest symulator, już pomijając fakt, że ma symulator w nazwie, tak? Ale z drugiej strony to właśnie, no spokojnie powiedzieć, że Call of Duty jest symulatorem żołnierza, więc no tak, to jest takie, taki grząski grunt. A to wiesz, co, tak, trochę już o tym powiedziałeś, e, ale przechodząc do tej przyszłości. E, jaką przyszłość widzisz dla polskiego Game Devu? Czy to więcej symulatorów i fajkowych trailerów, czy może właśnie nie? Właśnie jakoś z inną stronę to pójdzie. Nie można być prorokiem we własnym kraju, tutaj pozwolę sobie zauważyć, ale parę rzeczy jest, parę kwestii rzuciło mi się w oczy, nie uszło mojej uwadze. Nie wiem, czy jestem tak naprawdę najlepszą osobą, żeby ostatecznie o tym rozstrzygać, ale na pewno widzimy pęd ku giełdzie, który jednakowoż wyhamował, no bo to już widzimy. Że o ile ten Game Dev przeżywał no chociażby podczas pandemii wzrosty, teraz to już nie są takie duże wzrosty. Tak naprawdę od grudnia wartość tych, wartości tych czołowych spółek notowanych na giełdzie, myślę tutaj właśnie o, o bitach, o Ten Square Games, o, o projekcie oczywiście, o Playwayu, mhm. czy, czy Movie Games, no zjechały. Nowych debiutów jest jakby mniej, chociaż wydaje się, że jeszcze się bardzo dużo. Kilkadziesiąt spółek zasadza na to, żeby zadebiutować, no nawet może nie tyle na giełdzie papierów wartościowych, co w alternatywnym systemie obrotu New Connect. Mhm. I może to jest sposób na, na finansowanie, ale jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie, zwłaszcza tych firm ugruntowanych, no to tutaj widzimy nacisk na dywersyfikację, który mhm. jest portfolio, który jest zupełnie naturalny. To znaczy, tak jak wspomnieliśmy w, w przed chwilą. Kiedyś funkcjonował ten romantyczny mit zespołu, który tworzy jedną grę, rzuca na ale wszystko i w ogóle no, po prostu jest skupiony na jednym projekcie. Tak teraz, no spójrzmy. Eleven Beat Studios pracuje nad trzema projektami. Flying Wild Hog nad czterema. People Can Fly, jeśli się mylę, nad trzema, ale tu się mogę mylić. CD Projekt zapowiedział produkcję symultanicznie dwóch gier AAA-owych, jak się w naszej branży Oznacza tytuł o, mhm. o najwyższych budżetach. No w dodatku te studia często, gęsto rozrastają się o kolejne filie, rozrastają się również o katalog wydawniczy. No bo sporo jest spółek, które teraz nie tylko są producentami, ale są też wydawcami. Mhm. Starają się też dokoptować do siebie jakieś studia portingowe, czy, czy to skupione na portach, no po, po prostu na platformy, na, na konsole, czy to na, na, na VR, czy to na, na mobilki. I jest to absolutnie uzasadnione, to znaczy koszta produkcji bardzo dynamicznie rosną. Częściowo to wynika z tego, że ten segment tytułów wysokobudżetowych, no po prostu zdominowały go naprawdę już wielkie korporacje, i żeby grać w tej samej lidze, trzeba naprawdę nie szczędzić sił i środków, a sukces komercyjny wcale nie jest pewny. Mhm. Zwłaszcza, jeżeli się startuje z nową marką. Dlatego. Postawienie na produkcję simultanicznie kilku produktów, nawet przez mniejsze zespoły, zapewnia jakąś poduszkę. Tym bardziej, że o czym też nie wspomniałem, ale co, co wydaje mi się części naszych widzów może być wiadome, jeżeli chodzi o game dev, bardzo dynamicznie rosną też zarobki i koszta utrzymania studia. W związku z czym, no właśnie, stawka się robi coraz wyższa, a ryzyko porażki jest również coraz wyższe. Dlaczego mhm. więc w takim razie zespół nie miałby. No właśnie, zamiast rzucać wszystkie ręce na jeden pokład, dlaczego po prostu nie płynąć sobie równolegle kilkoma łódkami i nawet jeżeli jedna zatonie sprzedażowo, to być może te dwie, trzy, cztery pozostałe okażą się hitami, no, które dobiją do portu. Tak chciałem przyrównać, że uważam, że pójdzie to w tę stronę, że nie będzie studiów albo będzie mniej studiów, które będą pracowały nie wiem na Kolejnym Red Dead Redemption 2, czyli gigantyczną grą z olbrzymim budżetem, tylko raczej będą to rozbijały ten budżet na trzy różne produkcje, no bo dwie się nie sprzedadzą, a na przykład jedna się sprzeda super. No i to właśnie jest to, co robi na no dobrą sprawę w Playway, tak? Oni mają bardzo dużo tych spółek, bardzo dużo tych gier, bo wierzą, że będzie na przykład kolejny House Flipper między nimi, czy właśnie Mechanic Simulator. Playway to w ogóle, no, można powiedzieć, stanął w pewnej awangardzie, bo on tych zarówno spółek zależnych, jak i spółek stowarzyszonych, jak i zapowiadanych projektów przyczywa. Pamiętajmy, że nie każdy mhm. zapowiadany projekt rzeczywiście musi być w tym momencie w produkcji. E, aczkolwiek, no, ma bardzo, 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 bardzo wiele. Zbliżamy się już do poziomu, w którym nie będziemy w ogóle tego w stanie mhm. wszystkiego policzyć. My się staramy oczywiście monitorować sytuację na, na polskim DF.pl, aczkolwiek zaręczam, za nie jest to proste. E, no i tutaj, zważywszy też na to, że te budżety nie są wielkie, tak naprawdę to są gry nisko budżetowe. No. Mhm. Ryzyko nie jest wielkie. Za każdym razem, a może się pojawić właśnie raz na parę lat czy raz na rok, taki house flipper, taki karmekanik, no coś co zażre, bo mhm. po drodze na pewno będzie mnóstwo projektów, które będą po prostu rentowne, zważywszy też na fakt, że po prostu nie wymagały dużo pracy. Będą też zapewne jakieś produkcje, które no będą ciągnęły tę spółkę tam w tył, aczkolwiek. No, no, no mówię, Krzysztof Kostowski to jest osoba, która naprawdę potrafi czasem nawet wyprzedzić swój czas. Rzadko, rzadko mi się zdarza mówić coś dobrego na temat polityki Play No bo mówię, ja też mam oczywiście swoje zastrzeżenia, aczkolwiek trudno mu odmówić pewnego takiego wizjonerstwa. Mhm. Na granicy właściwie momentami dobrego smaku, ale jednak wizjonerstwa. Nie, nie ma bieli i czerni, jest szarość, tak? Słowo złe jest złem, większe czy mniejsze, nie ma różnicy. To, słuchaj, to ale bym... nie z mhm. tym, to, to, myśl, tak, to, tak, myśl, to myślę w takim razie, że zostawiliśmy widzom bardzo fajny temat do przemyśleń. A na koniec chciałbym trochę weselsze rejony wejść. Mam takie swoje pytanie, które każdy gość dostaje na końcu. Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację, że zamykają cię w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry? Czy gry, które mógłbym ze sobą wziąć, to izolatki? Wiesz co, tak naprawdę pytanie jest dla mnie o tyle trudne, że mm, ja się grami dość szybko nudzę. Aha. I y, co więcej, ja nie lubię gier rozpisanych, nie lubię gier MMO, nie lubię gier rywalizacyjnych z drobnymi wyjątkami, bo rzeczywiście mnie kilka lat temu bardzo mocno wciągnął Overwatch. Ja. Po prostu, y, może to też z racji pewnego takiego rozbestwienia, które Zagwarantowała mi praca w tej branży. Ja po prostu cały czas łaknę nowych doznań, mhm. łaknę nowych treści. Co więcej, wydaje mi się, że gry faktycznie z roku na rok są coraz lepsze. Możemy narzekać na ich wtórność, możemy narzekać na zachowawczość, no właśnie, producentów gier wysokobudżetowych. Natomiast ten rynek stał się tak ogromny i tak wiele jest na nim tytułów ze średniej czy niskiej półki cenowej, mhm. które jednak zdradzają pewne takie artystyczne ambicje i wchodzą w jakieś rewiry, które dla, dla kultury cyfrowej były dotychczas niedostępne, że no, każdy znajdzie coś dla siebie. No, w takim razie, ponieważ bardzo nie lubię skupiania się na tytułach sprzed lat czy dekad, bo wydaje mi się, że nostalgia to jest bardzo zły doradca i często patrzymy, przez różowe okulary, pamiętając gry zdecydowanie lepszymi niż, niż były, to może się skupię mm -hmm. na tytułach. No bardziej współczesnych. To tylko na chwileczkę ci i powiem, że tak. tak, że ta nostalgia jest taką bronią obosieczną, ponieważ bardzo dużo osób, którym zadaję to pytanie, wymienia Heroes 3. I oczywiście tak, Heroes 3 jest genialną grą, ale cholera wie, może się po tych, wiesz, kilku godzinach znudzić w tej izolatce, prawda? Bo inaczej pamiętamy na przykład. Zatem co to za granie w Herosów w gorących, na gorących krzesłach w izolatce samemu ze sobą? Nie, 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 zdecydowanie. Herosów bym nie wskazał, ale Herosów bym też nie wskazał z takich przyczyn, że Wiesz, co ja mam w sobie takiego trochę wewnętrznego elitystę? Hmm. To znaczy, wiesz, obserwując pejzaż medialny i widząc, jak przez no już właściwie dekady publicystyka w tym kraju się ogniskuje na Herosach i hmm. na Gotiku i na Baldurach i na Mass Efekcie i na Wiedźminie, no dostaje po prostu kręćka. Naprawdę dzieje się tak wiele, że zamykanie się po prostu w tym getcie, w tym więzieniu nostalgii i sentymentu. Prawie, że jesteśmy tak naprawdę gorszymi graczami i gorszymi odbiorcami. Dlatego właśnie chciałbym zaproponować w ramach pierwszej takiej gry Disco Elysium, które wydaje mi się takim dowodem na to, że Game Dev może bardzo wiele zyskać na współpracy międzysektorowej. Pamiętajmy, że Zaum, czyli ten estoński kolektyw, który odpowiada za Disco Elysium, tak naprawdę z Game Dev nie był wcześniej związany. To są dziennikarze, niespełnieni politycy, malarze, rzeźbiarze, artyści i ludzie kultury szeroko pojętej który stworzył no, właściwie fajny traktat, przejmująco dobry, bo nie fajny. fajne to jest słowo, które po pierwsze nic nie znaczy, a po drugie w tym kontekście byłoby no, po prostu e, niewłaściwe. Przejmujący traktat o schyłku neoliberalizmu, e, który jest wybitnie wręcz niegrowy, który jest mhm. właściwie interaktywną książką, korzystającą oczywiście z możliwości, jakie daje kultura cyfrowa, ale wydaje mi się, że w tym momencie medium jest nawet drugorzędne względem przekazu. Tutaj troszkę tej, kto to miał? Lakan, tak? Nie, Lakan. Medium jest przekazem, pamiętasz tę frazę? Właśnie niestety nie kojarzę, wiesz? Ja mam Brainfarta teraz, nieistotne. <grym> Poza dyską Elysium, cóż bym jeszcze mógł polecić z takich rzeczy współczesnych? No Może z racji tego, że faktycznie mamy ten polski Game Dev. W nazwie, to bym na przykład podrzucił jakąś grę z polskiego poletka. Weźmy na to Frostpunk'a. Frostpanka, który jest o tyle w izolacji dobry, że traktuje o izolacji. Mm -hmm. Traktuje o różnych mechanizmach związanych z odosobnieniem. I właściwie tak jak każda z gier Eleven Bit Studios, tych powiedzmy nowożytnych, bo nie nawiązuje tutaj do, do, do serii anomalii, jest rzuconym graczowi wprost pytaniem, czy etyka czasu wojny, etyka czasu konfliktu przekreśla etykę czasu pokoju. W mm -hmm. dodatku bardzo dobrze robi um, użytek z takiego instrumentu zupełnie immanentnego dla gier wideo, jakim jest narracja emergentna, o czym już zresztą bardzo, bardzo wiele powiedziano, nie chcę yy, powtarzać. No to skoro mamy już w takim razie grę, która udowadnia o tym, że, yy, udowadnia, że współpraca międzysektorowa jest kikas, Skoro mamy grę polską, no to jaką jeszcze byśmy mogli tutaj grę podrzucić? Może byśmy w takim razie coś nawiązali do segmentu Indii, tylko co mnie ostatnio zachwyciło, jeżeli chodzi o segment Indii? O to jest pytanie. No. Właściwie nie pozostaje mi nic innego, jak polecić Hadesa, bo to był co, mój... Wiesz co, coś czułem, że to powiesz. Tak myślałem sobie, że właśnie Hadesa wymienisz. Wiesz co, to właśnie ten mój wewnętrzny snob, mm -hmm. mój wewnętrzny elitysta szukał czegoś takiego, co by było znane mnie i tylko mnie, ewentualnie właśnie, nie wiem, jakąś tam przygodówkę, Łaczyt, i coś takiego. co oczywiście jest bardziej znane, aczkolwiek jest wciąż relatywnie niszowe, ponieważ przygodówki no, istnieją już głównie w naszych sercach i nie wiedzieć czemu w Niemczech. Aczkolwiek Hadesa, wiesz co, chciałbym polecić, dlatego, że on w ogóle w zeszłym roku był dla mnie znakomitą odtrutką na przepracowanie. To znaczy, mam nadzieję, że mój pracodawca nie będzie tego słuchał, ale ja sobie właśnie w godzinach pracy czasem go uruchamiałem na, na jedno przejście i po prostu magicznie całe zmęczenie, jakie miałem na, na plecach, niosłem po prostu i miałem garb, gdzieś tam ulatywało. Mhm. Po drugie, jest mechanicznie naprawdę dobrze zrobionym roglajkiem, czy roglajtem, który no naprawdę robi bardzo dobry użytek z losowości. Zarazem pozwala po kilku, kilkunastu godzinach poczuć się trochę panem sytuacji, już dzięki właśnie pamięci mięśniowej. Ja mam nawet świadomość, że gdybym przyjechał do tego Hadesa pół roku od kiedy w niego grałem ostatni raz, a mniej więcej pół roku minęło, i tak byłbym sobie w stanie poradzić. A w dodatku, moją. bo to jest wcale niewielki kamyczek, jaki on dokłada, ale, ale bardzo dobrze to robi. Moją taką. duży afekt względem tej gry bierze się właśnie stąd, że on wprowadza też elementy fabularne, że te relacje między bogami i różnymi mitologicznymi stworzeniami są po prostu. No, to jest dobra wizualna welka. Ja mhm. się naprawdę w pewnej ich niesnaski, w pewnej ich miłoski mówiąc kolokwialnie, wkręciłem, i to mnie też trzymało przed ekranem, uczciwie, uczciwie zaznaczę. No Po prostu kawał naprawdę dobrej gry. Wcale mnie nie dziwi, że dostała, no chyba po tu najwięcej wyróżnień w kategorii gra roku. No bo też bardzo doceniam w Hadesie to, że jest inkluzywny, że jest prorównościowy, mhm. i że trochę właśnie widzisz. Ta wielka dyskusja, która udowadnia w ogóle dojrzałość medium, bo my teraz dyskutujemy o takich kwestiach jak prezentowanie mniejszości LGBTQIA, przede wszystkim osób trans, które naprawdę przez lata, nawet jeżeli chodzi o studia, które zjadły zęby na równościowych NPC-ach, bioer, BioWare, widać ta mniejszość osób trans była traktowana jak tokeny, jak komigrylify, ale też dyskutujemy, co widać po ostatniej dramie wokół postaci Aloj o fat-shamingu, o body-shamingu. Fat body tak. I Hades jest tutaj bardzo w porządku. To, to też jest, wydaje mi się, że krok w dobrą stronę i, i też taka potencjalna furtka, bo właściwie jeżeli gra jest bardzo popularna ze względu na gameplay, gra ma bardzo dobrą fabułę, a przy okazji prezentuje treści progresywne no, dobrze zrobione i to w taki mhm. przystępny sposób, to, to też jest bardzo dobre. A wydaje mi się, i to bym może chciał na koniec powiedzieć, że gra wideo, dyskutowaliśmy tutaj o tym, czym są gatunki, czym jest na przykład symulator, ale gra wideo jest pewnym marzeniem. Mhm. Ma oczywiście tę swoją funkcję eskapistyczną, no ale wszyscy Którzy w wieku lat kilku czy kilkunastu zasiadaliśmy przed komputerem, przed Amigą, przed psx przed Nintendo 64, przed Commodorem, nieważne, bo na pewno słuchacze mają tutaj różne doświadczenia, czuliśmy, że pozwala nam ten ekran, na którym wyświetlane są piksele czy poligony, wkroczyć w jakiś zupełnie nowy świat, który w dodatku jest interaktywny, w którym to my podejmujemy decyzje. I fakt, że teraz dzieciaki, które bardzo często właśnie zmagają się z. Kryzysami, które mają problemy psychiczne, są, mają zaburzenia, z którymi się borykają, mają też, co już akurat nie jest chorobą ani zaburzeniem, podkreślę, różne orientacje psychoseksualne, różne tożsamości płciowe, różnie chcą się określać. Jeżeli gra wideo może im pokazać, że są ok, że nie są sami, że to jest, że to jest normalne i że to jest dobre to też zasługuje naprawdę na to, żeby ją wynosić na piedestał i dlatego ten Hades wydaje mi się tutaj szczególnie dobry. Zwłaszcza, że jeśli ktoś już się przyczepi tego argumentu, bo ten argument też często pada, że o, te osoby LGBT są wciskane na siłę, to Hades jest świetnym przykładem, że tak wcale nie, nie musi być, tak, że to jest bardzo, bardzo fajnie jest to pokazane, jeśli ktoś już się takiego argumentu jakby, wiesz, uczepił, nie? Wiesz co, mnie się bardzo w ogóle ten argument nie podoba z prostej hmm. przyczyny. To znaczy, y, dam ci zresztą y, kilka przykładów. Mieliśmy Baldur's Gate, Siege of Dragonspear, mieliśmy Mass Effecty, mieliśmy Dragon hmm. Age, e. za każdym razem powracał ten nieśmiertelny zarzut, że osoby LGBTQIA+, są wciskane tak. na siłę. Tylko, czy studio nie ma autonomii, czy stwierdzimy w takim razie, że ci. Fenomenalni twórcy interaktywnych światów, którzy dają nam rozrywkę od lat, dziesiątek, na, no, no rozpisaną czasem na setki godzin, i którym twórczością się zachwycamy. Mhm. Nie wiem, mają nad sobą jakiegoś cenzora, który stoi im z batem i mówi, że takie muszą być treści? No nie, nie mają. Po prostu jest zupełnie naturalnym, że pracując w twórczym zespole, co wymaga pewnej wrażliwości, a z branża gier wideo jest Szczególnie zglobalizowana i szczególnie różnorodna. Natrafiamy na po prostu osoby o różnych wrażliwościach, różnych poglądach, ale też różnej płci, różnych orientacjach, identyfikacjach i uczymy się wraz z nimi żyć, uczymy się ich świata, uczymy się ich punktu widzenia, uczymy się ich estetyki i to tylko wzbogaca. Naprawdę nikt nie jest, nie czuje się gorzej po pozytknięci po zrozumieniu różnorodności. Tak naprawdę komentarze o wciskaniu na siłę biorą się, wydaje mi się, z niezrozumienia i z braków. Z braku w edukacji. A to, że twórcy gier potrafią umieszczać w swoich tytułach reprezentacje różnorakich mniejszości, jest, mówię, fenomenalne, dlatego że dzieciaki po prostu na całym świecie mogą zobaczyć, że są, są normalne, mhm. jest, jest z nimi wszystko ok. Dodam jeszcze, że przecież. Bo może tego nie wypunktowałem dostatecznie mocno. W zespołach tworzących gry, również w CD-projekcie, jest bardzo silna reprezentacja osób LGBTQIA, i one też mają wpływ na tworzenie, też chcą się być może czuć reprezentowane. No, pisarze, scenarzyści BioWare bardzo często są osobami LGBTQIA, i, i dlaczego właściwie nie mieliby projektować takich, takich postaci? No, to jest ich zbójeckie prawo, no, dajmy im, dajmy im. E no właśnie postępować w zgodzie z tym, co chcą robić, oddajmy twórcom gier wolność i usmysłowmy sobie, że to, co robią wspaniałego, robią w zgodzie tylko i wyłącznie ze sobą. I widzisz, i to jest ten moment, kiedy powinienem zakończyć wywiad jakąś mądrą sentencją albo jakąś mądrą tezą, ale Ty zrobiłeś to za mnie w tym momencie. Nie, bardzo, 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 fajnie, że poruszyliśmy ten temat na koniec. Ale tak, no to są już wszystkie pytania, jakie mam do Ciebie. Dzięki wielkie, że opowiedziałeś nam o swojej przyszłości CD Action oraz o tym, o polskim gdw, polskiej w jak to teraz wygląda oraz o tym, co myślisz o polskiej branży growej i cóż, liczę, że do następnego w takim razie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Trzymaj się ciepło. I słuchaczom dziękuję w takim razie, że, że, że mnie znieśli przez tyle czasu, bo chyba nam się trochę przedłużyło.